Hi, so Jed here from Planet Krakow, and today we're bringing you a very special event. This is my friends Ola and Peter from Magical Moment, normally providing massage services throughout Krakow, apartments and many of the best hotels. But today I volunteered to undergo a special, very special treatment. We're going to do aesthetic facial physiotherapy. It might look like a facial massage. It's not a facial massage. It's a very special procedure in which we will have multiple sessions. The whole point is it's gonna make my face look a little younger and a little fresher. Ola and Peter, welcome. Anything you'd like to say? We're gonna make this massage mainly in Polish. So I'm just saying, I just wanna introduce it, but we will do an English version at some point as well. Cześć, dziś chcieliśmy właśnie Wam przedstawić masaż, na który zdecydował się Jed. Jest to fizjoterapia manualna twarzy. Ten zabieg jest zabiegiem dużo głębszym i bardziej precyzyjnym niż zwykły masaż twarzy. Polega na rozluźnieniu napięć mięśniowo-powięziowych i nerwowych, które powodują zmarszczki. Fizjoterapia estetyczna swoim działaniem obejmuje całe ciało, pomimo tego, że zabieg wykonywany jest na twarzy i okolicznych strukturach. Technikami tego masażu wpływamy na metabolizm tkanki, przez co skóra się staje bardziej odżywiona, ukrwiona, twarz staje się bardziej napięta i szybciej się regeneruje. Ta terapia wpływa na układ nerwowy i psychikę ze względu na to, że głowa, szyja i klatka piersiowa unerwione są przez nerwy czaszkowe, które wpływają na nasze emocje. Pracując nad tymi nerwami, nad rozluźnieniem tych nerwów, wpływamy na nasze emocje, a także nastrój, który jest widoczny na twarzy. Na początku zajmiemy się rozluźnieniem gałęzi grzbietowej nerwu błędnego. Czasami pacjenci, którzy przychodzą do nas, są pobudzeni i zdenerwowani, dlatego na początku musimy uspokoić nerw błędny. W tym momencie zmieniliśmy technikę. Oczywiście każdą z tych technik wykonuje się po dwóch stronach, ale cały czas jest to rozluźnianie nerwu błędnego. Teraz zaczynamy pracę na łopatce. Natomiast jest to dalej technika rozluźniania gałęzi grzbietowej nerwu błędnego. W tym momencie przygotowujemy ciało pacjenta przed terapią bańkami próżniowymi. Terapia bańkami próżniowymi ma za zadanie odkleić powięź, a także doprowadzić do przekrwienia skóry, a tym samym do lepszego utlenienia i odżywienia tkanki. Bańki stawiamy w okolicy piersiowej, a także w okolicy szyjnej kręgosłupa. Po 5 minutach ściągamy bańki.
a następnie rozmasowujemy obszar, w którym bańki zostały postawione. Teraz zajmiemy się uwolnieniem gałęzi brzusznej nerwu błędnego. W tym momencie zajmujemy się uwalnianiem tarczycy. Może być to dość bolesne odczucie. W tym momencie pokazujemy, jak rozluźnić powięź szyjną. A teraz popracujemy sobie na powięzi szyjnej, wykonując rolowanie. W tym momencie pracujemy na mięśniu skroniowym. W tym momencie opracowujemy mięsień żwaczowy. Po raz kolejny zmieniamy miejsce masowania i opracowujemy głowę przednią mięśnia dwubrzuźcowego. Była głowa przednia, czas na głowę tylną, również mięsień dwubrzuźcowy. W tym momencie wykonujemy rolowanie czoła w różnych pasmach, czyli w tym momencie mamy pasmo poziome, a po paśmie poziomym przejdziemy w pasmo pionowe. Opracujemy mięsień bródkowy, opracujemy również część głęboką mięśnia żwacza, a także mięśnie skrzydłowe, które wpływają na pracę stawów skroniowo-żuchwowych. Ta terapia będzie odbywała się w środku ust pacjenta. Proszę otworzyć usta. W tym momencie zajmujemy się mięśniem bródkowym, dokładnym jego opracowaniem. Teraz zajmujemy się częścią głęboką mięśnia żwacza. Również dokładnie ją opracowujemy. Kolejną rzeczą, którą wykonamy w środku, będzie uwalnianie zatok. Na zakończenie ugniatanie mięśnia okrężnego ust. Zakończyliśmy pierwszy masaż dla Jeda. Jed, please tell about your massage. How do you feel? Well, I feel really good. I enjoyed it. It was very different to any massage that I'd ever had before. Lots of the techniques were something very new.
was either the movements were different or like doing different things in different parts of my mouth and so on. Hadn't experienced it before, so it was really interesting.